Dzień dobry. Chciałem się właśnie pochwalić, do jakiego stopnia uwielbiam prowizorkę. Proszę bardzo, oto mój genialny zewnętrzny mikrofon na takim oto stelażu. Zaimprowizowane dosłownie na miejscu, bo zapomniałem zabrać ze sobą czegoś bardziej trwałego wychodząc z domu. A myślę, że to się będzie łączyło z tym, o czym akurat chciałbym opowiedzieć. Chciałbym właśnie opowiedzieć o zaletach chodzenia na żywioł, działania czasem bez planu, na takiej czystej, radosnej twórczości. Czystym żywiole, spontaniczności. Jest ten temat mi bliski, ponieważ wydaje mi się, że wiele dobrych rzeczy mnie w życiu ominęło, ponieważ gaszono mój entuzjazm takim moralizowaniem, że powinienem najpierw przygotować sobie plan, w ogóle się przygotować, zaplanować, popatrzeć, pouczyć się, jak robią to inni. No i w rezultacie za wiele rzeczy się nie zabrałem, bo po prostu miałem zbyt dużą tremę, nie czułem wsparcia od otoczenia. I ostatecznie, dlaczego to podejście jest, do jakiego stopnia to podejście było przesadzone, uświadomiła mi relacja z moim dużo młodszym siostrzeńcem, który ma około 13 lat i robi już w tej chwili to, do czego ja aż do tej pory nie byłem w stanie się zmotywować. Mimo ogromnych moich marzeń, czyli kręci filmy fabularne. Krótkie, bo krótkie, niskobudżetowe, bo niskobudżetowe, ale mi się bardzo podobają. Może dlatego, że to siostrzeniec i go lubię, ale patrząc jak on się przy tym bawi, temu po prostu cholernie zazdroszczę. Zwłaszcza, że niedawno miałem przyjemność uczestniczyć nawet w nagraniach jako aktor, w jego nagraniach, jako jego aktor. Stary chłop, 36 lat, zatrudniony przez 13-latka i jego kolegę. Nie czułem się wcale źle, wprost przeciwnie. Miałem wrażenie, że budzi się we mnie coś od bardzo dawna uśpionego. I powiewałam, że taki chaos organizacyjny, jaki tam ja tam widziałem, gdybym nie wiedział, że on już parę filmów w swoim życiu nakręcił i to całkiem niezłych, jak na jego warunki, to jest... Niezły poziom, jest się czym pochwalić. Jest na pewno widać zadatek na ciąg dalszy. Widać talent, widać pasję, to nie jest coś takiego całkiem na odwal się. W każdym razie jak zobaczyłem, będąc samemu na planie, ten chaos, ale jednocześnie tą radość, gdybym wcześniej nie widział rzeczy, które on nakręci, to bym pomyślał, nie no, z tego nic nie będzie. W takim chaosie nie da się pracować. Ale przecież już parę rzeczy nakręcił, więc chyba się jednak da. Więc chyba jednak to podejście moich bliskich, że najpierw się poucz, najpierw zobacz to, zobacz tamto, a potem my ci ewentualnie w czymś pomożemy, to chyba nie jest najlepsze wyjście. Czasami najbardziej się liczy właśnie entuzjazm, wsparcie, bo w takiej zabawie to nie chodzi o to, żeby zrobić dobry film. To nie chodzi o to, żeby w ogóle zrobić coś dobrze. Tą daną rzecz. Bo na etapie bycia dzieckiem, no to my się bawimy, umówmy się. Wtedy najważniejsze jest właśnie sam proces uczenia się. I to nie tylko samo proces robienia tej danej rzeczy, która jest pretekstem w wypadku jakiegoś filmu, czy czegokolwiek innego, co próbowałem w życiu zrobić. Tu chodzi o nawiązywanie więzi międzyludzkich. O naukę tego właśnie, jak się dogadywać z ludźmi, jak poznawać swoje ograniczenia, ale też swoje możliwości, jak uczyć się pewności siebie. Te rzeczy są najważniejsze, a nie to, czy ja tą daną rzecz, co sobie wymyśliłem, wymarzyłem, zrobię dobrze. To jest najmniej istotne moim zdaniem. Oczywiście zależy od tego, co sobie akurat upatrzymy, ale mówię o takich typowych dziecięcych zabawach. Mówię, to czy wyjdzie nam dobra babka piaskowa jest najmniej istotne, jak jesteśmy małym dzieckiem. Najważniejsze jest, żebyśmy się przy tym dobrze bawili i dobrze poznali świat, który nas otacza, bo przecież o to właśnie chodzi w zabawie chyba. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
temu służy zabawa. Także dorośli, którzy ustawiają dziecko, mówią, że źle się bawi, głupio się bawi, że powinno się bawić mądrzej. Moim zdaniem powinni naprawdę mieć dobre powody i argumenty, żeby tak dziecku podcinać skrzydła, jeżeli ono przejawia do czegoś entuzjazm. Bardzo łatwo zgasić jest zapał i łatwo jest nabrać złych nawyków. Oczywiście jeszcze gorzej jest, jeżeli jest się surowo karanym za pomyłki czy za błędy. Jeżeli zdaniem dorosłego dziecko źle się bawi, naprawdę źle, i dostaje za to awanturę. Zakładanie, że awantura jest dobrym pomysłem na wychowanie. Awantura jest w ogóle agresja, w ogóle stres. Stres jest, jak już mówiłem nieraz, moim zdaniem, którego chyba prędko nie zmienię, sytuacją awaryjną. Jest informacją ciała, że mamy sytuację naprawdę awaryjną. Więc jak rodzic robi dziecku awanturę, to informuje go, mamy sytuację ekstremalnie awaryjną. Więc sorry, ale jak dziecko zapomni odrobić lekcję, posprzątać, czy coś innego w tym rodzaju, a rodzic mu mówi, że to jest sytuacja ekstremalnie awaryjna, to co, jak ten rodzic mu zakomunikuje naprawdę ciężką sytuację w rodzaju katastrofa, jakaś pożar, epidemia, atak terrorystyczny? Myślę, że nie mówię, że nie należy dziecku pobłażać, no ale znajmy proporcje. A wiem na sobie, że naprawdę może są dzieci gruboskórne, ale należy dobrze znać własne dziecko i w ogóle człowieka, z którym się zadajemy, z którym mamy styczność, żeby wiedzieć, jaki komunikat mu posłać. Bo jeżeli zakładamy, że ktoś jest gruboskórny i trzeba na niego mocno huknąć, żeby dotarło, a w rzeczywistości ten ktoś jest po prostu wrażliwy, nawet zbyt wrażliwy, przewrażliwiony, o tym już mówiłem, to się przewija, myślę, w moich vlogach. Wtedy jestem taki ja.